Siemanko, kolejny dzień na koparcie. Lecimy pooglądać, co tam ciekawego dzisiaj mają. Mam parę aut do sprawdzenia. Pogoda błyska, to jeszcze może jakieś motorki przejrzymy. Coś tam wam ciekawego pokażemy. Dzisiaj jak boss objeżdżamy Kopart samochodem. Plac jest tak wielki, że naprawdę jest co z buta chodzić. A mam wybrane auta, które muszę obejrzeć. Dużo szybciej będzie wjechać i podjechać do tych samochodów niż buty zdzierać. Także jedziemy. Zaraz wam pokażę, co wybrałem pierwszego na oględziny. Piękny Grand Cherokee z uszkodzeniem widocznym na zdjęciu. Lecz najważniejszą rzeczą nie jest tutaj zawieszenie, ale stan ściany i podłużnicy. Jak widzimy, ta tutaj dostał fartuch. Podłużnica jest lekko przygięta. Amortyzator, śmietnik. Zawieszenie, totalny śmietnik. No, próg jest cały, także to jest na plus. Podłużnica będzie musiała zostać poprawiona. Fartuch również. Zawieszenia już tutaj praktycznie nie ma, więc kompletny zawias będzie musiał wjechać. Co tu mamy dalej? Ta strona jest w sumie ładna, poza jakimiś takimi drobnostkami. Stoi na kapciu. Fajny kolorek, taki szary. Mamy czujniki. Ładna, zobaczcie, oponka. I to naprawdę gruby bieżnik. Michelinki. Ładne tarcze bez progu. Ta strona również bez jakichś większych skaz. Błotnik mamy cały. Pas przedni. Belka będzie wymagała wymiany. Podnieśmy maskę. Zobaczmy. Chłodnice wyglądają, jakby jeszcze miały płyn. No, fartuch dostał. Także to już nie będzie tak przyjemna naprawa. Mamy tu uszkodzenie i tu uszkodzenie. Maska jest śmietnikiem. Przestawiło ją na zawiasach, czyli cały przód jest przesunięty w tą stronę. Zajrzyjmy jeszcze do środka, jak to wygląda w środku. O, okej. Przyzwoity środek. W środku śmierdzi. Coś się chyba wylało, stąd ten dziwny zapach. Ale mimo wszystko jest to samochód zadbany. Także mały detailing. Gdzieś tam czyszczenie i prądu. Prądu zero. Zaraz zrobimy szybkie zdjęcia i przedstawimy je dla potencjalnie zainteresowanego. Się prezentuje nasz menel na placu. Siadamy i jedziemy na oględziny kolejnej sztuki. To, co widzicie na zdjęciach, nie zawsze się zgadza ze stanem faktycznym. Zobaczcie to piękne wnętrze na aukcji kontra to, co zobaczyłem ja na miejscu. Jednym słowem, tragedia. Podjechaliśmy do S3, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Jest to częsty temat importowy S3, ale jak każdy z nas wie, kupywanie Audi, to szczególnie 2.0 TFSI czy jakieś Golfy, mają plastikową miseczkę z przodu. Także to jest największe ryzyko przy tym zakupie, bo kupisz samochód uszkodzony, jest ok, wiesz, czego się spodziewać mniej więcej i to zakładasz, ale kupisz i okazuje się, że mamy uszkodzoną miskę, gdzie na koparcie no nie ma możliwości posłuchania, jak ten silnik pracuje. To jest później niemałe zaskoczenie i niemałe koszty takiej naprawy. Rzućmy okiem pod maskę. Płyn jest na miejscu, a chyba większość z nas już czytała i zapoznała się z historiami, gdzie ktoś kupił i jednak się okazało, że ten silnik
niestety, ale puka, stuka lub już nie odpala. Zobaczcie to, nie ma dolotu, wygląda na to, że był jakiś fajny tuningowy, zajrzyjcie. No tragedia. Pierwsze odpalenie, wszystko idzie na turbinę i do silnika. Masakra. No ktoś o to się nie zatroszczył, także będzie niemiła niespodzianka dla nowego właściciela. Mamy otwarte wnętrze, co również wygląda pięknie. Otwarta szyba. Zobaczcie to. No tragedia. Deszcz pada. Skóra zesztywniała. Masakra. No cóż. Dzięki nam macie taką możliwość, że jednak zerknę na to autko. Rzucę okiem. I w takich niespodziankach no niestety albo bierzemy to na klatę. I niektóre elementy będą wymagały wymiany lub czyszczenia. Lub też odpuszczamy. No. Środek. Boczki, no tych części jest tutaj, nie ma co ukrywać, choć coś z tego się, no tak wygląda, gdyż jeszcze niektóre elementy stąd mogły się nadać. Fajna konfiguracja, Bang & Olufsen, ładna oponka, jakaś taka nawet zimóweczka bym powiedział, ładne hamulce, felga nieoryginalna, ale wygląda to fajnie. Damy radę się dostać? Damy radę się dostać. Rzućcie na to okiem. Mamy w bagażniku dwie lampy nadkola. Mamy części grilla, boczek. Rzućmy okiem, czy... Okej. Ta lampa to już jest niestety, ale... uszkodzona. Mamy rozebrane lusterko, mamy głośnik. Ta wygląda już troszkę lepiej. No nie będę tego wszystkiego wyciągał, bo nie ma sensu. Zaraz zrobimy parę szybkich zdjęć. Co i jak wygląda, to wiemy. Do środka szłoby się dostać, ale nie będę się dobierał, już nie mam takiej potrzeby. Zróbmy parę fotek. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Nieraz naprawdę jest to fajnie zadbane, ale tutaj w tym wypadku nie chciało się nikomu ani zakleić szyby, ani jednak tego ukradzionego dolotu gdzieś tam, no nawet głupią szmatę wepchać, żeby ten syf nie leciał do silnika. No cóż. Czasem są plusy dodatnie, czasem plusy ujemne. Każdy już to musi ocenić po swojemu. Sporo teraz trafia się tych też odpowiedników naszych Fiatów Ducato, czyli ramy Promastery z Prima. Też to są przyjemne samochodziki i mieszczą się w kontener, także ktoś by był zainteresowany czymś takim. Możemy Wam to obejrzeć i w razie zainteresowania spróbować wylicytować. Jest to fajny odpowiednik naszego rama, znaczy naszego Ducato, ten ram 3.6 V6 Pentastar, także można to zagazować, gazu się nie boi, jest przyjemnie czym jechać. Być może ktoś z Was ma chęć, odzywajcie się, pomożemy, spróbujemy, zobaczymy. I tutaj wygląda, stąd się biorą wszystkie pogięte wały, urwane wydechy czy połamane osłony. No niestety, ale tutaj nikt się nie bawi przejeżdżanie tymi samochodami. Przechodzimy do czwóreczki 435, wersja Grand Coupe, fajnej naprawdę konfiguracji. O, już widzimy, że albo było polerowane, albo było woskowane. Fajna konfiguracja, bo mamy kamerki 360, mamy zaciski z Performance'a, ładna tarcza. Nawet całkiem przyjemne oponki. Mamy head-upik z rozsądnym jeszcze przebiegiem. No i konfiguracja wnętrza, która niektórym się podoba, a niektórych odrzuca. Jest to jasne wnętrze, takie kremowe. I niestety, jeśli ktoś nie użytkował go tak jak trzeba i o to odpowiednio nie zadbał, to później mamy tragedię. No tutaj jest jeszcze, bym powiedział, na ten przebieg naprawdę przyjemnie. Sami sobie zobaczcie, jak wygląda boczek po 53 tysiącach mil. Jest delikatnie zabrudzony, jakieś tam mikro przetarcia też są, ale jest jeszcze taki naprawdę dobry detailing. Zrzućcie okiem na
na to. Mamy trzy przyciski. Podgrzewaną kierownicę. Jeszcze został kogoś iPass. Standardowy zapaszek, jak to dla BMW. Kierownica. Jest strzelona kolanówka i gdzieś tam dopinacz. Ale to, co jednak jest, że tak powiem, dla mnie ważniejsze, kurtyny. Kurtyny są całe. Także to jednak zaoszczędza kosztów. Będzie do wymiany pas, będzie do wymiany napinacz, kolanówka, klema. Ale to nie jest jakiś wielki deal. Lewa strona jest bardzo ładna. Ten zderzak widzę, że już też był lakierowany. Choć takie rzeczy to i tak w większości są, nie ma co się oszukiwać. Wymagają lakierowania wtórnego, jak auto przyjedzie do Polski. No bo te zderzaki to jest to, co najczęściej jednak się uszkadza w transporcie. Oponki już, końcóweczka. Prawa strona jest ładniutka, bym powiedział. Cały taki ładny, równy samochód jest zaklejony, także z tym problemu nie będzie, że jednak ta woda gdzieś tam się dostanie. Mamy uszkodzony początek słupka. Spójrzmy teraz pod maskę. Co jest tutaj takiego, co będzie wymagało grubszej naprawy. Zobaczmy, czy w ogóle je otworzymy. Bo to też jest ciekawy temat BMW. Nie zawsze się udaje zrobić to samemu. Widzę, że maska już jest przesunięta, weszła na błotnik. Okej, udało się. Udało się. Komuś przydała się pokrywa silnika. Oho. Patrzcie, jak pięknie zrobiony bypass. Także dobre pytanie. Widać, ktoś to musiał odpalać. Ominął chłodnicę olejową. Pamiętajcie, kupując wersje silnikowe 2-3-5, jest tu zrobiona taka niemiła niespodzianka. Także na przyszłość. Rada od wujka Daniela. Ten szpikulec w momencie uderzenia praktycznie w 95% zawsze przebija chłodnicę. Czy to wodna, czy olejowa, bo to jest kwestia. WN20, WN26 macie tutaj wodną, a WN55 macie chłodnicę olejową. W momencie, jak ta chłodnica się cofa, przebija się o ten szpikulec. I gdy jest to wodna, nie jest to jakiś wielki problem. Gdy jest to olejowa, to chwilka dłużej wystarczy i niestety mamy po motorze. No w tym wypadku bez odpalenia posłuchania ja bym nie ryzykował. Szczególnie jak widzę takie obejścia robione pewnie przez pracowników kopart. No raczej właściciel rzadko chce się bawić. No to mnie odrzuca. Zwróćcie uwagę na fartuch. Jest podbity tutaj przy winie. To nie jest jakiś duży problem. Tutaj delikatnie dostał i go wybrzuszyło. Zawieszenie będzie potrzebowało kompletnej wymiany. Mimo, że to nie wygląda źle, koło jest cofnięte i nie oszukujmy się. W BMW jest tak wrażliwe zawieszenie, że minimalne uszkodzenie mamy do wymiany komplet. Zwrotnice, MacPherson. Tu jest jeszcze adaptacyjny, także zwróćcie uwagę na to przy zakupie, bo one są niewątpliwie drogie. Komplet wahaczy, półoś tutaj nie będzie potrzebowała żadnej ingerencji, no ale ta trójeczka idzie, no plus do tego dodatkowo zbieżność. Ja robię szybkie zdjęcia i przechodzimy do kolejnego tematu. Nie ma prądu, także nie odpalę, nie posłucham. Wygląda mi to na wrak Audi R8. Patrzcie, jakie piękne wydechy. No ale tak naprawdę jest to tylko wrak i przestroga dla tych, którzy lubią zapierdzielać, bo jestem przekonany, że z właściciela tutaj nie mogło zostać za dużo. Jedynie szufelka i worek. Makabra. Mamy tutaj też wystawkę z częściami. Czyli silniki, pługi, motory. O, i strefa Tesli.
Czyli garbage. Amerykański taki zestawik, czyli pick-up z przyczepą na siodle, ładujący kilka sztuk naraz. Fajne rozwiązanie. Parę trailerów. Chyba następnym razem trzeba będzie rzucić okiem, co? Mamy tutaj fajne Lambo. Taką wystawkę przyjemnych samochodzików. Mamy Jeepa SRT. Wygląda jak taka typowa pokradzieżówka, czyli wybijamy tylną szybę, wchodzimy do środka i spierdzielamy jak to się da najdalej. Obtarty boczek, wybita szyba. Zwróćcie uwagę na spasy. Nie wygląda to za dobrze. Drzwi do wymiany. Tylne wygląda, że nie ma tragedii. Natomiast błotnik również jest do wywalenia. Poza tym strona. Mamy tutaj na błotniku zderzaku uszkodzenia. Pobita. Zajrzyjmy do środka. Co my tu mamy? Bardzo ładne wnętrze, czyli alkantarka na wpół ze skórą. Jest jeszcze w samochodzie prąd, także jest szansa, że uda nam się to odpalić i posłuchać. Ładna deseczka w skórze. Myślę, że pan Dominik będzie chętny, żeby do tego autka jednak podejść, bo samochód mimo gdzieś jakichś takich obić z lewej to z prawej jest bardzo ładny. Bynajmniej w mojej opinii. Mogliby się jednak postarać te okno zakleić delikatnie lepiej, ale aukcja jest za parę dni, także już więcej szkód nie powinno chyba to nam narobić. Okej, musimy otworzyć od środka. Wydeszek Borla, czyli brzmi na pewno pięknie, hak holowniczy. Otwórzmy maseczkę. Samochód jeszcze pachnie nowością. Mimo, że 77 tysięcy mil mamy na blacie, to naprawdę pachnie ładnie. Idźmy okiem pod maseczkę. 6-4 Hemi. Pyk. Przestawmy kamerkę. Bardzo fajny dolocik. Także tak to właśnie wygląda. Czy lampa jest cała? Tak, lampa wygląda na całą. Nie ma tutaj żadnych jakichś, bynajmniej na pierwszy rzut oka, połamanych uchwytów. Taki czysty, schludny, niekręcony samochodzik. Czyli to, co szukamy najczęściej, żeby ten samochód jednak przypominał jak najbardziej oryginał, żeby nie był kręcony, malowany, szykowany. No bo niestety lub stety w Ameryce z tymi naprawami blacharsko-lakierniczymi jest bardzo kiepsko i kupując cokolwiek grzebanego mamy później rewelację w postaci spieprzonej roboty, którą musimy poprawić. Pogoda się rzeczywiście psuje, zrobiło się już straszliwie zimno, także lecimy do kolejnego samochodu. Nie przygotowałem się na tak szybkie zepsucie pogody. Wieczne miasto jednak robi swoje. Pogoda się zmienia bardzo szybko. Lecimy. Drive i pojechali. No, kondycja jest fajna. Jednak ten kolorek w tej konfiguracji będzie cieszył oko. Nie ma co się oszukiwać. Jeśli zostanie to naprawione prawidłowo, zgodnie ze sztuką,
to samochód będzie naprawdę, naprawdę fajny. Zwróćcie uwagę na przyczepę do przewozu pojazdów. Chętnie przygarnąłbym coś takiego na swoje potrzeby. Wygląda świetnie. Otwierana klapa. Pit stop. Jedziemy teraz obejrzeć Kanama. Mam dwie osoby, które jednak pytały mnie o takie zabawki z Polski. Obejrzę. Być może jest to coś ciekawego. Idziemy do tego, co mnie najbardziej ciekawi, czyli Can-Am Mavericks X3 w wersji turbo, czyli w takiej najbardziej do zabawy. Widzę, że jest już fajnie pomodyfikowany. Mamy ledzika z tyłu. Mamy bamperek. On już jest seryjnie fajnie przygotowany do jazdy. A dodatkowo ktoś go jeszcze wyposażył w koła akcesoryjne. W chlapacze. No, mimo wszystko widzę, że już jednak swoje gdzieś tam przeżył. No i część z tych elementów została delikatnie pokradziona. Jest nagłośnienie. Zwróćcie uwagę. Uchwyt do nawigacji. Jest radyjko. No są kluczyki. Gdzieś tę roleczkę sobie tam zaliczył. Mimo wszystko nie jest to jakiś duży problem dla tego typu sprzętów, bo są do tego przystosowane. Jest fajna szyba. Były lusterka. Był też pewnie daszek. Zobaczcie, jest hebel. Także jest to zrobione tak w miarę z głową. Co my tu mamy z przodu? Rozdziawiony, aż miło. Jest ledzik. No ale tak naprawdę poza tym to strzał był, no uważam, że srogi. Przednia rama jest pogięta. Koła są złapane tylko i wyłącznie na paski, żeby to się do transportu trzymało. Co my tu mamy? Mamy uszkodzenie. Pewnie dyfra, czy tak? No pewnie ta. Tak, ktoś zapchał papierem, także ja to zostawię, żeby to było na miejscu. Okej, tutaj gdzie widzimy rdze, jest już uszkodzona rama. I na tego typu pojazdach, a gdzieś ich tam parę przerabialiśmy, kupywaliśmy i też naprawialiśmy sobie. No niestety to jest delikatna konstrukcja i przy jakimś grubszym strzale to się nie nadaje już do niczego. No, wiadomo, naprawisz, ale zawsze polecam jednak mniejsze uszkodzenia jak większe. Otwórzmy sobie drzwiczki. Da się otworzyć? Da się otworzyć. Zwróćcie uwagę, że było użytkowane bardzo zgodnie z przeznaczeniem. Fajne pokrowce, ale no, było to używane bardzo zgodnie z przeznaczeniem, a czasem Amerykanie używają nawet bardziej jak trzeba i z tego też powodu zalecam zawsze ostrożność i obejrzenie tego typu pojazdów, no chyba, że widzimy, że to była zabawka naprawdę poszanowana, bo można się nieźle przejechać, a ceny części nie są małe. Cokolwiek nie kupując, to już jest w tysiącach. Także rzućcie sobie na to okiem. Ja zakup tego bym odpuścił. Tak z ciekawości możecie rzucić sobie okiem na tego Can-Ama. Z tego, co już widzę po naklejcie, mamy to Chicago Quad Squad, czyli grupa Polaków, którzy jeżdżą i bawią się tutaj w naszych terenach tymi sprzętami. Choć widząc po filmach, wiem, że te sprzęty u nich nie mają naprawdę lekko. Skoro trafi już na kopart, to już miał dość. Rzućmy okiem jeszcze na Polarisa. Też to są dobry taki odpowiednik. Jeśli jest to RZR Turbo, jest to odpowiednik Can-Ama. Widzę też, że miał jakąś rejestrację, także prawdopodobnie było to zarejestrowane do jazdy drogowej. Mieliśmy parę razy takie sztuki. Choć ja jestem zwolennikiem Can-Amów, jest to dużo solidniej wykonane i dużo dla mnie fajniej się to prowadzi, bo jednak Can-Am jest taki niski przy ziemi. Can-Amów są zwolennicy Polarisów, nie? To jest nowa wersja czteroosobowa RZR, tak turystycznie.
niestety z uszkodzeniami tego typu sprzętów trzeba bardzo uważać, bo można się mega przejechać. Sam wiem po sobie, że nieraz niepozorne uszkodzenie może wygenerować naprawdę, naprawdę duże koszty, bo tutaj pierdółki to 200, 300, 500 zł, 1000 to jest takie minimum, co wy tam wydacie na kupienie czegokolwiek, także trzeba dobrze liczyć te koszty naprawy i być tego świadomym. Zwróćcie uwagę na wydeszek. Mamy akcesoryjny wydeszek, mamy taki bamperek z tyłu, nawieszonko Foxa. Leje się nam woda do środka. Dobra, lecimy dalej. No ten temacik nie wydaje się głupi. Myślę, że naprawa nie jest jakaś tragiczna w porównaniu do tamtych dwóch poprzednich. E38, czyli siódemeczka. Mamy tu jeszcze fanów takich, już można powiedzieć, powoli klasyczków. Mamy tutaj kupionteczkę z uszkodzeniem typu wandalizm. Autko jest na kup teraz, także jesteśmy ciekawi, czy warto zapłacić te pieniążki, czy jednak może poczekać do aukcji, bo uszkodzenia, jak sami widzicie, są to jakieś ryski. Co my tu mamy? Takie pierdółki, które starczą do spolerowania. To jest do spolerowania. Mamy takie minimalne, jedną wgniotkę, jedno wybrzuszenie. Tutaj mamy takie minimalne przetarcie. Ok. Rzućmy okiem dalej. Tutaj na tylnej klapie jest obicie. Tutaj jest wgnioteczka, czyli teoretycznie gdzie nie zajrzymy, coś tam troszkę jednak znajdziemy. Patrząc po stanie felg, mam wrażenie, że jednak o tarcze i klocki nie było odpowiednio dbane. Rzućcie okiem tutaj naprzód. Spasowanie dolnego spoilera. No takie pierdoły to są do spolerowania, także to tam nie jest jakiś wielki problem. Jakieś takie małe ryski na reflektorze. Choć ta maska jest gdzieś tutaj delikatnie przygięta przodem. No, zajrzyjmy do środka. Jest to sprzedawane przez Farmers. A jak wygląda to w środku? Zajrzyjmy. O masakra. Powiem wam. Coś takiego jak widzicie. To wam mogę obiecać, że jeździła tym osoba pięknie dbająca o taki wóz. Środek nie jest tragiczny, ale mamy zapach papierosów i zielonego. Także jak ktoś jest w temacie, to wie, kto tym jeździł. A0 TFSI. Standardowy temacik, nowy filterek oleju, płyn minimum. Przednia szyba Fuyao, czyli gdzieś tam była zmieniona. Zwróćcie uwagę na to. Czyli te pobite kawałki oznaczają tylko jedno. Szyba była wymieniona. Ktoś próbował gdzieś tam się do samochodu dostać. No pewnie też i się dostał. Z tego to wynika. Ok. Ładna oponka. Ogólnie tragedii nie ma. Choć w cenie na kup teraz myślę, że nie jest to okazja życia. Można będzie poczekać jednak do aukcji. Być może uda się kupić to parę groszy taniej. A tymczasem robię dla zainteresowanego zdjęcia. Prześlę mu i niech on sam zdecyduje, czy kupujemy, czy jednak czekamy na
troszkę lepszą cenę. Dajcie znać sami, co sądzicie o tego typu uszkodzeniach. Jest to teoretycznie nic wielkiego, bo wystarczy polakierować parę elementów, oddać na wgnioteczki. Mamy samochód, można powiedzieć, w całości. Także jest to niebywałe. Przechodzimy teraz do S4. Masakra. Powiem wam, jak widzę coś takiego, to normalnie, nie wiem jak wam, ale mi się otwiera nóż w kieszeni. Masakra, pierdzielną, połamany zderzak, który jest warty tak naprawdę parę groszy na maskę. Porysują maskę, porysują błotniki i to oba. To się nadaje do wywalenia do kosza. Lepiej, żeby tego nie było. Jak to będzie? Bo widzicie, jak to wygląda. Zwróćcie uwagę. Śrubami pierdzielnięte na maskę. Maskę macie do malowania i oba błotniki na starcie. No i to są takie właśnie rzeczy, które wam pokażemy i to też wtedy wpływa na finalną cenę zakupu. Zwróćmy uwagę na środek, bo to wyglądało po zdjęciach bardzo przyjemnie. Patrzcie, fajna konfiguracja. Bang & Olufsen. Skórka. Tutaj o coś już tutaj boli. Coś tam kiedyś się przydarzyło. Całkiem zadbane. Widać, że jeździł tym ktoś, kto lubił ten samochodzik, bo jest jednak fajnie zmodyfikowany. Mamy akcesoryjne felgi. Tylny dyfuzor karbonowy. Także takie jeszcze rzeczy, no to jeszcze ujdzie, bo to wam przepakujemy. Jak kupicie to u nas lokalnie. I poprawimy. No zwróćmy uwagę na tył. Nie będę tego otwierał, bo nie chcę mi się później wiązać, ale zwróćcie uwagę. Została centralnie w tył, tak po tylnym pasie. Jest to uszkodzenie widoczne tutaj. Czy drzwi się zmarszczyły? Szpary wyglądają na równe. Czy są jakieś? Nie widać żadnych wybrzuszeń na błotnikach. Jest to ok. Ładna loteczka. Ok, czyli coś tu już kiedyś przycierało. Tutaj ten błotnik jest przygięty. No z tej strony szparka jest ewidentnie większa. Tak to się prezentuje. Jak wygląda dach? Dach jest w porządku. 92 tysiące. Zwróćcie uwagę na niebieskie akcenty, czy to na progach, czy na kierownicy. Stan fotela. No, myślę, że jak na swoje lata, to wnętrze jest naprawdę przyzwoicie zachowane. Nie oszukujmy się, 92 tysiące mil. Także już ma w kołach jakiś przebieg. Zbliża się już powoli do stówki. I te auta też już mają swoje lata. Jest to 2014 rocznik. 11-14. Może to być 15 produkcja lub... Tak, jest to 15. Produkcja 14. Chętnie bym rzucił okiem pod maskę i tak też zaraz poczynię. ECS. No, ktoś nie żałował grosza. Już wam pokazuję, co my tu ciekawego mamy. Patrząc na to, co tu jest pomontowane, podejrzewam, że jednak tanio nie będzie. 034. Filtr z osłonką KN-a. Jest tutaj stożek. Co my tu mamy? Widzę przepustnicę APR. APR-y mamy przepustnicę. Czy rolka kompresora? Nie, rolka widzę, że jest seryjna. Koło pasowe na wale również. Mamy cewki APR. Bardzo ładne karboniki. Takie nakładeczki. Fajne, zobaczcie, takie gadżety typu to, czy bagnecik. Także widać, że ktoś
dbał o samochodzik, to jest pewne. Co my tutaj mamy ciekawego? Jakiś kabelek, pewnie do podświetlenia. O, takie gadżety. Zawsze miło się na to patrzy. Patrząc po śrubkach, coś już tutaj kiedyś było kręcone. Także być może i jeden, i drugi błotnik. Ale mimo wszystko prezentuje się to naprawdę przyzwoicie. A wy co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. O, widzę, że przedni błotnik w tym miejscu mamy również zagięty. Także być może dobry wnioskarz by się tym zajął i to wyciągnął. Czy te błotniki są oryginalne? Czy to są zamienniki? Nie. Błotniki są oryginalne. Także tak właśnie prezentuje się. No, kolor jest wyśmienity. Naprawdę fajna konfiguracja. Takie z czwórki nie trafiają się często. O, tu jest nawet bliźniaczka mojego. Dobra. Jedziemy na dalszą część. Zostało mi jeszcze do obejrzenia Raptor wersji Roush. Także przejeżdżamy na drugą stronę placu. Rzućcie sobie okiem, jak to wszystko jest ładowane, jak to tutaj się właśnie odbywa.